Dzisiaj w nietypowym, ale bardzo ważnym dla nas dniu z okazji dziesięciolecia muzeum postanowiliśmy jednak te urodziny świętować. Ponieważ urodziny świętujemy zawsze z ludźmi, których lubimy, którym ufamy, których szanujemy i zawsze ich zapraszamy, żeby spędzić z nimi ten szczególny dla nas czas, koronawirus pokrzyżował nasze plany. Ale nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego, nie mogło zabraknąć ani Kamila, ani Doroty, z którymi to jakby walczymy na froncie, żeby muzeum było rzeczywiście ciekawym dla Państwa miejscem. I chciałam Was zaprosić, albo inaczej, chciałam się wprosić przed Wasze ekrany z tortem z okazji dziesięciolecia muzeum. A ten tort wprawdzie zjemy w gronie naszych współpracowników, ale obiecuję, że olbrzymi tort, pyszny z okazji dziesięciolecia naszego muzeum, zjemy wspólnie w przyszłym sezonie. Pamiętam sytuację, w której oprowadzałem dość dużą grupę ludzi po Parku Pomników. Podchodzę do pomnika generała Świerczewskiego i taki pan patrzy na mnie. Mówi: synek, tyś jest cały łąk. Od tego czasu pytam ludzi, jak mam czapkę, ściągam ją, pytam ludzi, czy jestem podobny do Świerczewskiego. Oni odpowiadają, że nie, albo że tak. Ja potem, jak idziemy dalej do obrazów, ponownie pytam, zwiedzający mają szansę się zrehabilitować. Oczywiście ci, którzy do Świerczewskiego mnie porównują, a ja przez to w nocy spać nie mogę. Innym razem przy straży pożarnej opowiadałem o straży pożarnej, o Starze 25 i mówię, że to samochód dedykowany do przewozu 6-8 osób, a taki pan podchodzi do mnie, bardzo sympatyczny ochotniczy strażak z Pomorskiego, bodajże województwa, mówi: panie, 6 to jechało jak się śmietnik palił, jak się w lesie paliło, to i 20 na pakę wskakiwało. I wierzę mu jak nic, bo sam w Lubuskiem widziałem, jak jechali taką strażą do pożaru w lesie, siedzieli dosłownie wszędzie. Takich osób jest wiele, mógłbym tak bez końca. Te dwie zapadły mi najbardziej zapadły mi w pamięć, więc o nich chciałem Państwu opowiedzieć. 3 lata temu, 1 maja, pojawiłam się w muzeum na otwarciu. Zobaczyłam muzeum i stwierdziłam, że koniecznie muszę tutaj dołączyć do obsady. No i od tego momentu zaczęłam się z Państwem spotykać w weekendy. Zaczęłam Państwa oprowadzać po muzeum. Dla mnie ulubionym miejscem w muzeum jest nasza wystawa z radioodbiornikami i telewizorami. Zawsze mi się podoba, jak podchodzę tutaj z naszymi gośćmi, zwłaszcza jeżeli są dzieci. No i w tym momencie zaczyna się zabawa. Dzieci są proszone o to, żeby wymieniały 5 kanałów z bajkami, które oglądają. Dzieci bez zastanowienia wymieniają te kanały. Następnie proszę rodziców, żeby wymienili kanały, które oni oglądają, więc mamy 10 paluszków wtedy. No i tłumaczę dzieciom, że w okresie PRL-u no niestety kanałów było mniej, był tylko pierwszy kanał telewizji, później się pojawił drugi, no a już na samym końcu pojawiały się inne kanały. Jeżeli ktoś mieszkał blisko granicy, to mógł odbierać telewizję czeską i wtedy te dzieci robią taką wielką minę, że jak to jest w ogóle możliwe, że jak to nie było bajek. Mamy tutaj też pocztówki grające i tutaj też są dodatkowe zagadki zadawane przeze mnie, co to jest. No i zaczyna się zgadywanie, do czego to służy. Mamy chyba wszystko, o czym mógłbym teraz pomyśleć i niczego nam nie brakuje. Oczywiście to żart. Brakuje nam kilku rzeczy, za które, powiem szczerze, dałbym się pokroić. Bardzo chciałbym tutaj mieć malucha z 73 roku. W tej chwili taki maluch jest nie do kupienia. To nie znaczy, że ich nie ma. Po prostu ludzie mają, ale nie chcą odsprzedać. Chciałbym mieć autobus popularnego Ogórka. To też taka wizytówka PRL-u, której tutaj nie mamy. Mamy wiele innych rzeczy, ale tych dwóch niestety nie mamy. Jest taki jeden mój wymarzony eksponat, który podobno, jeżeli czegoś bardzo chcesz, to cały wszechświat ci sprzyja.
I ten mój upragniony saturator, mam nadzieję, że któregoś dnia stanie na dziedzińcu muzealnym i jeszcze będzie mógł produkować tą wodę z nieśmiertelnym sokiem malinowym. Moi Państwo, z racji tego, że nie możemy się spotkać bezpośrednio, moim wszystkim współpracownikom, bo to nie tylko ja, Kamil, nasza pani prezes Monika Żywot, ale też nasze panie z kasy, nasza obsługa techniczna. To są ludzie, których Państwo na co dzień nie spotykacie tak często, tworzą to muzeum. Wszystkim Państwu oraz naszym gościom przede wszystkim życzę tego, żeby to muzeum jak najszybciej się otwarło, żebyśmy mogli spotkać się jak najszybciej i znowu powspominać. Tego sobie i Państwu życzę, no i przede wszystkim nie kolejnych 10 lat, ale kolejnych 100 lat Muzeum PRL-u. Korzystając z tej wzniosłej urodzinowej okazji, chciałbym bardzo podziękować pani prezes Fundacji Minionej Epoki za pomysł, za to, że zrobiła coś wyjątkowego, za to, jak bardzo się stara i za to, że zawsze mogę na nią liczyć. Chciałabym życzyć sobie, swoim współpracownikom, a przede wszystkim naszym gościom muzealnym dużo zdrowia, bo okazuje się, że w dzisiejszych czasach jest to najważniejsze. Chciałabym życzyć nam wszystkim dużo determinacji, uśmiechu, radości w sercu i tego, żeby czynnik ludzki, kontakty międzyludzkie, więzi międzyludzkie miały zawsze dla nas wszystkich największą wartość.